Obliczymy sobie teraz całkę z funkcji 1 podzielone przez 9 plus x kwadrat. W poprzednich filmach pokazywałem przykłady podstawienia trygonometrycznego. Wtedy, kiedy mieliśmy pod całką wyrażenie typu a kwadrat odjąć x kwadrat. No, no to mówiłem, że wtedy wygodnie jest podstawić x równe a razy sinus nowej zmiennej, którą nazwałem na przykład teta. No ale tutaj jest inna sytuacja. Tutaj nie mam stałej odjąć x kwadrat, tylko mam jakąś dodatnią stałą, dodać x kwadrat. No i okazuje się, że w takiej sytuacji wygodnie jest czasami podstawić, oczywiście to nie zawsze działa, ale czasami wygodnie jest podstawić x równa się a razy tangens teta, czyli nie sinus, a tangens tym razem. A dlaczego? No zobaczmy, co będzie jak dokonamy takiego podstawienia, to czemu będzie równe to wyrażenie? No to będzie a kwadrat, x kwadrat to jest a kwadrat tangens kwadrat teta. No a to z kolei będzie równe a kwadrat wyciągnę przed nawias i mi zostanie w nawiasie 1 plus tangens kwadrat teta. No i może rozpoznajesz już w tym, że to jest pochodna tangensa. 1 plus tangens kwadrat to jest pochodna tangensa. Jeżeli nie, no to ja mogę to przestawić w innej postaci. Tutaj wykonamy prostą, proste przekształcenie dzięki tożsamościom trygonometrycznym. Napiszę jedynkę jako iloraz Kosinus kwadrat teta podzielone przez kosinus kwadrat teta. To po skróceniu jest 1, więc zawsze mogę tak zrobić. A dlaczego tak? No dlatego, że tangens napiszę jako sinus przez kosinus. Czyli tangens kwadrat to będzie sinus kwadrat podzielone przez cosinus kwadrat. No i chciałem tutaj mieć wspólny mianownik. Mam wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest cosinus kwadrat teta. W liczniku mam cosinus kwadrat dodać sinus kwadrat. Czyli 1. Z jedynki trygonometrycznej wynika, że to jest 1, czyli to jest a kwadrat razy 1 podzielone przez cosinus kwadrat theta. No i może w tym rozpoznajesz pochodną tangensa. Przynajmniej jedna z tych form powinna być Ci znana, że to jest pochodna tangensa. 1 plus tangens kwadrat albo 1 przez cosinus kwadrat. Na mocy tożsamości trygonometrycznej to jest inne przedstawienie tej samej funkcji. No dobrze, no to teraz zobaczmy, co to podstawienie nam da w przypadku tej konkretnie całki? Czyli ja tutaj podstawię, że tutaj sobie napiszę, x równa się ile? a razy tangens teta. A a jest równe w tym wypadku 3, dlatego że 3 do kwadratu to jest 9, czyli podstawię x równe 3 razy tangens teta. No to potrzebuję jeszcze wiedzieć, ile jest dx. dx to będzie 3 razy pochodna tangensa. No i wszystko jedno, którą formę pochodnej tangensa wezmę, no ale może wezmę tę pierwszą. 1 plus tangens kwadrat teta, D, teta. Dobrze, no to jestem gotowy do zamieniania zmiennych w mojej całce. Mogę napisać, że to jest całka. No i podstawiam. 9 za x, wstawiam 3 tangens teta, czyli to jest x kwadrat, czyli będzie 9 razy tangens kwadrat teta. A za dx muszę podstawić, zamiast dx -a muszę podstawić to. Czyli to będzie 3 razy 1 plus tangens kwadrat teta d theta. Dobrze. No i czemu będzie równa dalej ta moja całka? Tutaj w mianowniku mogę wyciągnąć dziewiątkę przed nawias. I mi zostanie 1 plus tangens kwadrat teta. A w liczniku mam co? W liczniku mam... Tutaj może wymarzę tę jedynkę i napiszę co jest w liczniku. W liczniku jest... Już tym samym kolorem możemy napisać dalej. W liczniku mamy 3, przepisuję to co tutaj, 1 plus tangens kwadrat teta d theta. No i widzimy, że to całe wyrażenie się po prostu skraca. 3 przez 9 się, się podzieli i zostanie mi 1 trzecia, to mogę przed całką napisać, 1 trzecia razy całka z d po prostu. A to będzie równe, 1 trzecia, całka z dteta to jest po prostu teta plus dowolna stała C. No to teraz jeszcze muszę napisać, czemu jest równe teta, no to łatwo z tego równania wyznaczę, no bo mogę podzielić obie strony przez 3, czyli będę miał x przez 3 to się równa tangens teta, czyli teta to jest po prostu funkcja odwrotna do tangensa, czyli arkus tangens od tego argumentu, który tutaj mamy, czyli x przez 3. Temu jest równe teta. Czyli moja całka będzie równa. 1 trzecia. Zamiast teta wpiszę arkus tangens. x przez 3 dodać dowolna stała c. No i to jest właśnie wynik mojego całkowania. To jest równa moja całka. No i teraz jeszcze na zakończenie chciałbym taki komentarz zrobić, że może jak ktoś wie, czemu jest równa pochodna funkcji arkus tangens, no to może taką całkę. Od razu odgadnąć jej wynik. Bo jeżeli ktoś wie, że pochodna arkus tangensa x to jest 1 przez 1 plus x kwadrat, no jak mamy całkę z funkcji 9 plus x kwadrat pod dx, no to możemy tutaj łatwo dokonać takiej, takiego przekształcenia, żeby to. Przekształcić do postaci przypominającej to. Mianowicie mogę tutaj wyciągnąć 9 przed nawias w mianowniku i będę miał 1 plus x kwadrat przez 9. A to z kolei mogę zapisać tu jeszcze dx, a to z kolei mogę zapisać jako 1 podzielone przez. Tutaj jedną 9 mogę sobie wyciągnąć, a tutaj będę miał 1 plus x przez 3 do kwadratu. No i teraz mogę podstawić. Nową zmienną u równa się x przez 3, czyli du to jest równe 1 trzecia dx, czyli dx to się równa 3 razy du, jakby na to nie patrzeć. Czyli w mojej całce, po tej zamianie zmiennych, będę miał tak: 1 dziewiąta razy całka z 1 przez 1 plus u do kwadratu, a dx to jest 3 razy du. Czyli dostaję, tutaj 9 i 3 to się skróci, będzie 1 trzecia razy całka z 1 przez 1 plus u kwadrat du, a to wiemy, że całka z 1 przez 1 plus u kwadrat to jest arkus tangens, czyli to jest 1 trzecia arkus tangens od u plus dowolna stała c. Czyli teraz wystarczy jeszcze przypomnieć sobie, co to było u, a u to było x przez 3, czyli to będzie 1 trzecia arkus tangens od x przez 3 plus c, czyli dostajemy znowu dokładnie ten sam wynik, jakby tego nie liczyć. Czyli widzimy, że jak mamy taką całkę z funkcji 1 przez dodatnia stała plus x kwadrat, to to się zawsze sprowadzi do funkcji Arcus Tangens od odpowiedniego argumentu.